Jak zarobić 270 tysięcy dolarów na rok w Ameryce jako dozorca i sprzątać? No jest to bardzo proste. To jest bardzo proste. Trzeba wyemigrować z Chin. Trzeba wylądować w San Francisco. W San Francisco trzeba złożyć podanie o pracę w stanowej agencji. Jest to stanowa agencja wszystkich tych kolejek podziemnych, czyli tych subway, tak zwany BART. No i co to daje? To daje, że dostaje się w przydziale jedną stację. Jedna stacja to jest, ona jest na Powell Street, to jest tam blisko śródmieścia San Francisco. No i z tego względu, że San Francisco i jako Kalifornia to jest magnes dla wszystkich bezdomnych, wszystkich ludzi, którzy szukają raju. No w zasadzie raju to takiego państwowego, bo tam jest wiki opierunek. San Francisco to jest znane z tego, że liberałowie to po prostu rozdają pieniądze na lewo i prawo wszystkim tym, którzy nie pracują. No to muszą być ci, którzy pracują. No i ten człowiek, ten Chińczyk, Liang Jiang Zhao, on dostał tam pracę, ma do czyszczenia całą tą stację. No i teraz zaczyna zarabiać. Pracuje 1400 godzin rocznie, to jest jego pensja 60 tysięcy. No to jest dobra pensja, no bo to jest praktycznie prawie że 40 dolarów na godzinę. Nie pracuje 2000 godzin, tak jak większość ludzi pracuje, no bo w Ameryce to się liczy 52 tygodnie, 40 godzin w tygodniu, to jest 2080 godzin. Jego podstawowa pensja to jest 1400 godzin, czyli 1400 godzin na 60 tysięcy, no to jest ponad 40 dolarów na godzinę. Nie tak źle. No później trzeba zacząć pracować po 17 godzin dzień w dzień, albo co najmniej wpisywać do, podbijać kartę, że się pracuje 17 godzin dzień w dzień przez cały rok, 365 dni. W międzyczasie trzeba powiedzieć, że jeszcze bierze się chorobowe w tych samych 365 dniach, bierze się wakacje w tych samych 365 dniach, no i robi się 270 tysięcy. Jak to się zrobiło 270 tysięcy? No bo w Ameryce to płacą półtora raza za nadgodziny i dwa razy za nadgodziny. No tam są różne takie rzeczy, święta, nie święta, ilość godzin. W każdym razie on przepracował 600 ileś godzin, co mu płacili półtora raza, no i przepracował 1200 godzin, kiedy mu płacili podwójnie. No i tak się składało 270 tysięcy. W poprzednich latach był troszeczkę mniej bezczelny, mniej tych godzin wystukiwał. Wygląda na to, że rozbestwił się z czasem. No i co go zawiodło, czy co go zgubiło, to jest to, że liberałowie zaczęli śpiewać, że to jest człowiek maszyna, że on chodzi po tej stacji, nieustannie pracuje, że tym bezdomnym pomaga, że te strzykawki narkomanów czyści, że te siki w windach i gówna, które oni tam zostawiają nieustannie, że on ma pracę 24 godziny na dobę, no w tym wypadku 17 godzin na dobę i jest człowiek Superman. Jest to człowiek, który trzyma w porządku całą stację. No pewnie ludzie zaczęli, przede wszystkim to zaczęli się zastanawiać, jak to jest możliwe, żeby pracować albo mieć płacone 17 godzin na dobę non-stop. No i zaczęli go sprawdzać. Okazało się, że człowiek sobie idzie, pośpi tu i tam, odpocznie tu i tam, najróżniejsze numery zrobi, no bo wiadomo, że to, jeżeli jest kasa, to są nadużycia. No smutne w tym wszystkim to jest to, że jednak liberałowie to są w stanie doprowadzić prostą sprawę, jak stacja metra do paranoi i jakiegoś ekonomicznego bałaganu i że jeden tyra ciężko zarabia ćwierć miliona, a państwo i system zezwala, żeby ci ludzie srali po kontach i po
po windach. Także zapraszam do oglądania innych moich filmów, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do dawania plusa, kciuka, pisania komentarza. Przy subskrypcji jest zawsze taki dzwoneczek, to tam też warto pstryknąć i wtedy przychodzą zawiadomienia o nowych filmach. Także na razie, do następnego.